W tym odcinku zobaczysz, jak napisać formułę, która będzie robiła wyszukiwanie, ale dodatkowo, jeżeli dla wyszukiwanej wartości występują duplikaty, to ta formuła będzie o tym powiadamiała, wpisując na końcu odpowiedni tekst i podając ilość tych zduplikowanych wartości. Spójrz, jeżeli zmienię D14 na D, powiedzmy 10, to Excel zrobi wyszukiwanie i powie, że jest jeden taki produkt o kodzie D10 i nazwę tego produktu tutaj wyświetli w komórce C2. Jeżeli wpiszę inny kod, na przykład D24, to Excel mówi: OK, jest taki produkt o takim kodzie, ale jeszcze dodatkowo są dwa inne produkty o takim właśnie kodzie. Zwróć uwagę, D24 występuje tu, tu i jeszcze na dole. Tego nie widać, ale on jeszcze tam na dole raz występuje, więc Excel mówi mi, że tutaj są dwa duplikaty jeszcze dla tej wartości. Do dzieła. Zrobimy po pierwsze zwykłe wyszukiwanie. Wpiszę jakiś kod, niech to będzie powiedzmy D10. Użyję funkcji wyszukaj pionowo i powiem Excelowi, że zawartość komórki B2 to jest szukaną wartością. Tablica, którą przeszukuję, to jest ten obszar od B5 do C19. Tej formuły nie będę kopiował, więc nie muszę tutaj blokować tych adresów. Średnik, numer kolumny, z której będę pobierał wartości, to 2, ponieważ będę chciał nazwy produktu pobierać, a nazwy są w drugiej kolumnie w tym zaznaczonym obszarze, więc 2. Średnik 0, aby robić dopasowanie dokładne. Zatwierdzam to enterem. Wyszukiwanie działa, mogę przetestować. D14. Zatwierdzam. Excel wyszukuje D24. Excel również wyszukuje, ale jeżeli wyszukaj pionowo, jeżeli w liście jest zduplikowana wyszukiwana wartość, to Excel przy pomocy funkcji wyszukaj pionowo potrafi zwrócić jedynie pierwsze wystąpienie takiej wartości. Zwróć uwagę, D24 jest tutaj, jak również tutaj, a w wyniku uzyskaliśmy tę nazwę. O tej nazwie Excel nie będzie w ogóle nam nic mówił, więc na końcu za tą formułą dokleję odpowiednią formułę, która będzie mi mówiła, czy występują duplikaty, czy nie. A co zrobię? Użyję funkcji jeżeli, bo będę chciał sprawdzać, czy dana wartość jest zduplikowana, czy też nie. A to będę mógł zrobić przy pomocy funkcji licz jeżeli. Powiem, aby ona przeglądała wszystkie te kody i liczyła, ile razy w tych kodach występuje ten kod, który wyszukuję. Zamknę nawias i powiem Excelowi, żeby sprawdzał, czy ten taki kod występuje w tych kodach więcej niż raz. Czyli użyłem znaku większości i wpisałem jedynkę. Jeśli tak będzie, to oznacza, że dany kod jest zduplikowany i powiem Excelowi, że chciałbym wpisywać tekst, więc otworzę cudzysłów. Wpiszę na przykład spację, myślnik, 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 parę myślników, spacja i na przykład, uwaga, są duplikaty. Są duplikaty. Na przykład otworzę nawias i teraz zamknę cudzysłów. Chciałbym, aby w tym nawiasie Excel wyświetlał informację, ile jest tych duplikatów. Więc skopiuję tę formułkę, która zlicza, ile razy występuje dany kod. Użyję end za cudzysłowem. Kliknę teraz Ctrl V, aby wkleić tę formułkę. I od tej ilości wystąpień odejmę 1, ponieważ jeżeli dany kod występuje 4 razy, to znaczy, że są 3 duplikaty. Jeżeli występuje on 7 razy, to znaczy, że jest 6 duplikatów. Po to właśnie minus 1. I teraz za tym jeszcze użyję enda, otworzę cudzysłów i dokleję nawias domykający. Zamknę cudzysłów. Jeżeli zauważ, że jesteśmy w funkcji jeżeli, na argumencie wartość jeżeli prawda. Jeżeli teraz kliknę na test logiczny w tej podpowiedzi, to widzę, co jest testem logicznym. Kliknę na wartość jeżeli prawda, to ten cały fragment jest wartością jeżeli prawda. Nacisnę tutaj średnik na końcu. Przechodzę tu teraz do wartości jeżeli fałsz. I powiem Excelowi, że chciałbym, jeżeli nie wychodzą duplikaty, jeżeli dana wartość nie jest duplikowana, to żeby on nic nie doklejał do tego wyszukaj pionowo, czyli wpiszę tylko cudzysłów i zamknę nawias od funkcji. Jeżeli zatwierdzam to enterem,
I spójrz, formuła moja zaczyna działać. Klik, wpiszę inną wartość, D10 na przykład. D10 występuje taki kod tylko raz. Jeżeli wpiszę na przykład D11, on występuje dwukrotnie i mam informację na końcu. Uwaga, jest jeden duplikat. W ten sposób możesz napisać formułę, która będzie wyszukiwała i sprawdzała przy okazji, czy występują duplikaty dla wyszukiwanej wartości.